Dzisiaj kolejny przepis z miniserii na duże jednogarnkowe dania i chyba ulubiony w tej serii przeze mnie barszcz ukraiński. Będzie bardzo gęsty, esencjonalny, pożywny. I to, co dzisiaj będziemy potrzebować, to oczywiście buraki, ziemniaki, gotowana biała fasola, warzywa korzeniowe, marchewka, seler, pietruszka, cebula, czosnek, ziele angielskie, listek laurowy, majeranek, kapusta, sól i pieprz, dwie oliwy, jasny sos sojowy i woda. Zaczniemy od ugotowania tych najtwardszych korzeniowych warzyw. Ja się posłużę małą pomocą, szybkowarem buraki, warzywa korzeniowe, pietruszka, seler, marchewka, przyprawy, listki laurowe i ziele angielskie, jasny sos sojowy, sól i woda. Zamykam szybkowar i wstawiam na gaz. Od momentu, kiedy szybkowar mi powie, że już osiągnął ciśnienie, czyli ta mała wypustka podniesie się, gotuję zupę 7 minut. To wystarczy, aby warzywa były miękkie. Halo, przepraszam, zapomniałem jeszcze o ziemniakach. Także do garnka jeszcze wędrują pokrojone ziemniaki. I gotujemy. W tym czasie usmażymy sobie cebulkę. Będę kroił cebulę w dużą kostkę. Patelnia, oliwa z wytłoczyn oliwnych. Dodaję majeranek właśnie do smażenia cebuli. Świeże zioła na koniec, suszone na początek. Do smażenia dodam również kapustę oraz czosnek. Kroję kapustę w długie, średniej grubości plastry. Właśnie dlatego, kiedy chcę, aby ta cebula, kapusta nabrały takiego dymnego, mocnego charakteru, nie dodaję wtedy właśnie soli. Duży ogień i częste podrzucanie. Kroję również czosnek. Warzywa już nabrały intensywnego koloru, dlatego zmniejszam na mały ogień, dodaję czosnek i pozwalam, aby się powolutku już karmelizowały. Do warzyw dodaję już ugotowaną fasolę, tak aby nadać jej charakterystyczny smak karmelizowanej cebuli, czosnku i kapusty. Całość przykrywam. Szybkowar osiągnął już właściwą temperaturę, ciśnienie. Włączam stoper na 7 minut. Po 7 minutach zupa będzie gotowa, tak samo jak i karmelizowane warzywa. 7 minut minęło. Wyłączam ogień i zaczynam odparowywać szybkowar. Cebula już jest idealna. Wyłączam ogień i delikatnie solę. Trochę pieprzu i całość dokładnie mieszam. Pachnie świetnie. Dodaję podsmażone warzywa. Dodaję mleko kokosowe i oliwę extra virgin. Dołożę je jeszcze dosłownie kapkę octu jabłkowego. Majeranek. I na sam koniec, już przed samym podaniem w talerzu, świeży koperek. Dobrym patentem, jeżeli nie chcecie zabrudzić talerza, to w momencie, kiedy wyjmujecie łyżkę, zostawiacie ją delikatnie zamoczoną i jednym śmiałym ruchem podnosicie ją do góry i do talerza. I próbujemy. Naprawdę super intensywny, głęboki smak. Tam jest dużo warzyw, przypraw, ziół, no i to mleko kokosowe, które nie dość, że zabieliło nam zupę, ale nadal nie mamy wrażenia, że jemy tajską zupę, ponieważ było tego mleka naprawdę niedużo. Super. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. I w ten sposób poznacie inne przepisy, na przykład takie jak na wspaniałe, pożywne, jednogarnkowe dania. Do zobaczenia.